Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 380. odcinku GNM+. Razem ze mną w studiu są Mateusz Zdanowicz i Paweł Stachyra. Przed mikrofonem Mateusz Widut. No i panowie, czy w coś ostatnio graliście? A podejrzewam, że mogło to nie mieć miejsca, bo jest sezon ogórkowy. A tu proszę. W co? Grałem w Doom Eternal. 3 godziny ponad. Grę, która również została opóźniona jakiś czas temu. No niestety, z jesieni ubiegłego roku na 20 marca. Podobno wtedy też wychodzi Mountain Blade 2. Teraz się dowiedziałem, więc w ogóle super. Ale Doom Eternal, no to jest, jakbyście wzięli tego starego Dooma i tylko rozbudowali gameplay, bo jest więcej teraz opcji jakby gameplayowych w poruszaniu się, w walce. I to chyba będzie dobre lekarstwo na to, że ta gra nawet jak będzie dłuższa, to nie będzie się nudzić, bo jednak pierwszy Doom jak na mój gust był trochę, to 2 godzinki może za długi, szczególnie, że potem byli pod koniec cały czas ci sami przeciwnicy i to tak troszkę się dłużyło, a tu wydaje mi się, że to nie będzie problemem, bo jest też większa kustomizacja i broni, i samej postaci, pancerza i tak dalej, więc może być bardziej różnorodnie. Ale ogólnie wszystko jest jakby poprawione, że i lokacje są o wiele lepsze. Bardzo mi się podobają otwarte lokacje w tej grze, bo jak trafiamy na jakąś tam planetę, nie wiem jaką, to na przykład w tle widać takie ogromne mechy, które wyglądają jak nasz bohater niby z projektu, tylko takie jakby to kolosy były, z jakimiś włóczniami tam zastygnięte w bezruchu, tam atakując jakieś szkielety demonów. Bardzo fajnie to wygląda, taki ambient cały, otoczka tego świata. A jak konkretnie się w to gra i jak bardzo mi się podobało, jakie są zmiany i tak dalej, to więcej powiem na audycji. Tak, bo nie będziemy się powtarzać przecież. Nawet. No albo tak powiedziałeś. Jest. Powiedziałem, no, zależy. Jak słuchacie teraz tego podcastu, to na pewno już powiedziałeś. No właśnie. Tak więc zachęcamy do odsłuchu. Znajdziecie audycję zarówno na naszej stronie internetowej, na Spotify'u, nie wiem, na iTunesie na pewno, na Anchorze, Google Podcast i tak dalej, jak i na naszym kanale YouTube'owym. Czy oprócz przedpremierowego ogrywania Dooma coś jeszcze u ciebie było no, grane? No Wiedźmin 3, Final Fantasy 14. Aha, więc, czyli to samo co tydzień więc temu. Tak, tak. Umarła mi postać w ogóle w Wiedźminie 3. Nie spodziewałem się w ogóle, że tak się zakończy jeden wątek pewnej postaci, którą spotykamy w Velen. Co mnie bardzo zaskoczyło i zasmuciło, że trzeba było ją zabić. Oczywiście nie mogę powiedzieć, o kogo chodzi, ale no kurczę, naprawdę, nie podoba mi się to, bo nawet mi nie pasuje, że to tak się rozwiązało, no. Ale zaraz. No, nie czy ważne, chodzi nie... o wieżę pewną z myszami? No mniej więcej. No to no. Moim zdaniem po prostu zwaliłeś dialog. No dobrze, ale to nie ale było ja aż to, takie... Ale ja za pierwszym razem zrobiłem dokładnie to samo, więc... Dobra, pogadamy poza eterem. Jakby nie było, minęło 5 lat od premiery tej gry, tak? To chyba można... Ale wiesz, teraz ludzie grają w ogóle wszyscy, bo serial, nie? No, od nowa. No spoko. Ja też teraz pierwszy raz grałem, tak? Tak naprawdę w ten etap. Ale to jest kwestia wyboru, więc też w zasadzie możesz powiedzieć, ale no, nie wiem, jak wolisz. Mniejsza. Grałem też w grę o depresji, The White Room. Bardzo, bardzo przyjemna. Czarno-biała. Świetnie się bawiłeś, tak? Tak, czarno-biała, taka na 2 godzinki. Zagrałeś w poniedziałek w nią? Nie, wcześniej. Że z jednej strony jakby ekran jest na 2 części podzielony, z jednej strony widzimy bohatera, jest to jest taki point and click, a z drugiej strony jakby mamy perspektywę z jego oczu, więc to jest takie fajne połączenie. Nie Depression the Game, tylko The White Room. Dobra, ale chciałem ci pokazać, że jest taka gra, a to nie coś w tym stylu, która jest zrobiona tylko w przeglądarce. I ona jest właśnie taka tekstowo trochę logiczna. W każdym razie to The White Room jest jakby nową grą studia Rusty Lake. I oni zrobili już chyba z 7 gier, które się w ogóle składają na tak zwane Rusty Lake Saga i to są takie oddzielne jakby właśnie krótkie przygodówki, można powiedzieć głęboko ambitne. Nie grałem we wszystkie, ale jeżeli wam się podobało któreś z nich, to White Room możecie śmiało brać, bo kosztuje 14 zł na Steamie, więc całkiem... ciekawe doświadczenie. O, już sobie przypomniałem. Ona się nazywa Depression Quest. To Depression Quest to jest zupełnie co innego, stary. Nie no, ale to jest w sensie w tym klimacie. Tak. Słynna gra, ale z innych powodów chyba jednak. To tyle ode mnie w każdym razie. Ja w nic nie grałem nowego, tak naprawdę. Pawle? No grałem, dużo grałem. Spędziłem mnóstwo czasu grając, ale grałem w te same rzeczy za zawsze. Czyli... No. ROM 2 odpaliłem znowu, znalazłem, gdzieś wygrzebałem, miałem ciągle na dysku, więc wreszcie pierwszy raz uda mi się chyba skończyć kampanię Rzymem, w sensie mam zamiar zbudować taki Rzym, granicę te co trzeba i jestem dosyć blisko. Ambitnie. Kotora 2 prawie już skończyłem,
Więc potem czeka mnie już tylko zastanawianie się, czy naprawdę chcę przebijać się przez Thora i jego historię całą zobaczyć, czy może już nie. Problemem w to, że jest to, że tam są te jednak questy po drodze takie, idź przynieś gdzieś tak, mi rzeczy, ale i de facto to, mnie to odrzuciło po paru tam godzinach. Już, tam już teraz się tak leveluje, że tak na dobrą sprawę mógłbym robić tylko fabułę, ale ona też nie jest aż taka porywająca, powiem ci szczerze, żeby to robić. Zastanawiam się, czy nie zmienić postaci na agenta, ale to też 7 raz już zacznę tego agenta, nie chce mi się. No właśnie. Kiedyś już skończyłem Jedi'a, więc nie ma sensu chyba. Jakiś zblazowany dzisiaj jesteś. Tak więc przejdźmy może do pierwszych tematów. Jak nie ma w co grać, to porozmawiamy o tym, w co nie zagramy na pewno w najbliższych miesiącach, bo porozmawiamy o wielkich opóźnieniach, wielkich, ogromnych polskich gier, czyli... No to pewnie już wszyscy wiecie, tak? Cyberpunk już... 2077? Tak. Nie będzie w kwietniu. Widzę ten tytuł. Polskie opóźnienie. Polskie opóźnienie gamingowe, tak. Gamingowe, tak. I nie dość, że nie zagracie nawet w Cyberpunka, to także nie zagracie w grę, która miała wyjść jeszcze wcześniej. To znaczy, wiesz, wiosna trwa teoretycznie do maja, nie? Więc, a miało Spring 2020 niby. Ten... Ale to nie było, że takie już w marcu? Tam jakieś takie... Nope, to nie, to było, ja tylko tak wiosna. Sobie pokątnie słyszałem, okej. Okay. A chodzi o Dying Light 2. Dying Light 2. Nie wyjdzie wiosną, ale też nie wiadomo, kiedy w ogóle wyjdzie, bo w praktycznie copy i paste tego, co zrobił Cyberpunk, bo oni i CD Projekt i Techland tak samo to ogłosiły na Twitterze, załączając taką grafikę, gdzie jest tylko napisane, że sorry, staramy się zrobić tak, jak musimy najlepszą dopracować. Grę i przekładamy premierę. Na szczęście w Cyberpunku wiemy, gra pojawi się... 17 września. Tak, 17 września, ale no już Dying Light pozostał bez daty premiery. No i jakie są wasze odczucia i nie chcę słuchać, a nie mówiłem. To może... ja zacznę, nie mówiłem po pierwsze, a po drugie no... Nie! Trudno, no jakby jeżeli faktycznie lepiej, żeby... Znaczy, szkoda, że deweloperzy będą teraz... Cyberpunka mi nie szkoda. W sensie takim, że... No dobra, okej. Okay. Zdarza się, ale Dying Light nic nie wskazywało na to, że ta gra jest na jakimś takim etapie, że... Nie? Że no nie, no patrząc nawet na prezentację, no tak, ale które my widzieliśmy tylko starannie wyreżyserowane co do milisekundy prezentacji obu tych gier. Dla mnie to taka sama. Mamy 3 miesiące, niby 3-4 do premiery i nie mieliśmy żadnych materiałów promocyjnych. Cyberpunk chyba nawet nie miał normalnych preorderów jeszcze, więc... No to prawda. To ale wiesz, można... chodzi mi o to, że widzieliśmy grę na Gamescomie, tak? Jedną i drugą i wydawało mi się, że jakby ten Dying Light był bardziej taki dopracowany, patrząc na to, jak ta gra wyglądała w ruchu i w tym demie. Okej, to było wyreżyserowane, ale wyglądało na to, że no tam już jakby wszystko było, tak? Zostało przygotowane. No niby to, ale wiesz, ciekaw jestem właśnie, ile czasu oni tracili, żeby przygotować, żeby wszystko było perfekcyjnie w tym małym wycinku, który widzieliśmy. A resztę musieli odłożyć, bo robili to demo, które wszystkim pokazywali. Bo to też jednak zajmuje czas, nie robienie takich rzeczy przecież. Poza tym z tego, co mówili o tej grze, to tam się dużo dzieje pod maską, więc tak na dobrą sprawę to, że ona wygląda dobrze i się porusza dobrze... No ona się bardzo zmieniła, to tak? To nie do końca znaczy, że ona jakby, wiesz, już jest gotowa. No, to prawda, bo przecież tam mamy, że praktycznie nasze decyzje mogą zmieniać dzielnice miasta zupełnie i to... Podejrzewam, że wtedy też przecież questy się jakoś tam zmieniają, więc może to było trochę zbyt ambitne dla nich jednak, żeby zrobić tak... Tak szybko, może po prostu naprawdę potrzebują, znaczy naprawdę to nie jest, może, to na pewno potrzebują więcej czasu. Tylko kwestia tego, kiedy, bo ty mówiłeś, Mateusz, że może już dadzą na Xboxa Series tak, X. Bo mam taką teorię, bo w sumie Techland też się lubi, jak zresztą CD Projekt z Microsoftem, czy po prostu Microsoft przyszedł, jak Phil Spencer też był, na zakupach w Polsce. Kupili Dying Light 2. I Techlandu nie kupili może, bo pan Marchewka to jest gruby miliarder i raczej jakieś dolary to go nie interesują. Plus nie jest na giełdzie, więc jakby opóźnienie gry to nikogo tam za bardzo nie wzrusza. Jeśli chodzi o inwestorów, bo jest i jeden chyba, jak dobrze rozumiem. Tak więc może Microsoft właśnie zapłacił, żeby Dying Light był takim, no niekoniecznie ekskluzywem, ale grą, która będzie takim tytułem startowym dla Xboxa, pokaże co można wycisnąć z Series X, a także no wiadomo, że musi pojawić się na obecnych konsolach, bo przecież były i preordery i można było sobie zakupić na PlayStation 4 i Xbox One. Tak więc to też będzie działało w ramach no przecież rodziny Xboxa, ale również i na PlayStation, więc wydaje mi się, że to
jakieś mam takie przeczucie, że to jest bardzo prawdopodobne, że oni też zostali trochę kupieni. No a CD Projekt, no to CD Projekt, tak. No, mi też było spadki późniane. Na giełdzie są, więc warto teraz kupić sobie akcje, tak myślę. Już nie, już za późno. No, już tak, wróciły tak, już na ten sam do tego samego praktycznie poziomu. Tam był jeden dzień chyba na to, żeby je złapać, co się dało. I naprawdę dało się złapać. Ale to w ogóle, nie jestem pewien, czy tydzień temu o tym wspomnieliście, ale to nie są jedyne tytuły, które miały opóźnienie, bo tydzień temu rozmawialiście o finalu, tak. A jeszcze przypominam, że najbardziej wyczekiwana gra wiosny została przesunięta. O Avengersach też mówiliśmy. Avengersi, aha. No tak, tak, to dwie gry Square Enix i tego samego dnia, co powiedzieli. I tak sobie myślę, pamiętacie, jak mówiliśmy wcześniej, że gdzieś właśnie ten kwiecień, maj, to jest taki super gorący okres, bo szczególnie w kwietniu tam co tydzień jakaś premiera miała być. Wcześniej jeszcze Vampire The Masquerade Bloodlines miało być w marcu pod koniec, także generalnie to miał być taki super ciężki okres. A teraz z kolei te wszystkie gry, z których część zastanawiam się, czy na przykład nie przesunęła premiery, na przykład jak Avengersi, bardziej po to, żeby uniknąć konkurencji, niż żeby... I zaraz się wkopali trochę na cyberpunka, nie? Nie, mi się wydaje, że nie. Cyberpunk. I Dying Light, i wszystko. Bo jednak na jesień jeszcze te tradycyjne gierki. Kody, wszystkie, nie kody. Asasyny. Asasyn przecież nowy na pewno będzie. Dokładnie. To jest, bo to mnie w ogóle ciekawie próbuj Ubisoftu, no bo oni też przecież Legion przesunęli na jesień. Tak, wszystko przesunęli. Czyli co, teraz będą... Nigdy chyba tak nie było, że tak dwie podobne gry Ubisoft wypuszczał jakby tak blisko siebie, nie? No bo jednak Legion to jest taka struktura asasynów trochę, Action Adventure, TPP. Blisko jest bardziej relatywnym określeniem. No bo w ciągu pół roku wydali tą samą grę praktycznie rok temu, więc... No też prawda, ale... Ale jest jakby jedna wyjaśnienie tej całej sytuacji, nowe konsole, więc i tak można zbić na tym niezły hajs, bo ktoś kupuje nową konsolę i będzie kupował sobie tych wszystkich tytułów, żeby mieć tak naprawdę w co grać, tak? Tutaj ma już setki gier, bibliotekę do wyboru, a tutaj, żeby no, zobaczyć te możliwości konsol, tak? No to jest jakby skazany na te gry, które wyjdą jesienią po prostu. Ale też nie może być za dużo tego, bo to dojdzie niedługo do tego, że będzie, nie wiem, 30 gier w sumie, też multiplatformowych na te nowe konsole i to przez to też niektóre z nich ucierpią, nie? Bo przecież nie, ludzie nie kupią wszystkich. A Cyberpunk też potwierdzono, że multiplayer zadebiutuje dopiero w 2022 prawdopodobnie, bo powiedzieli, że jest mało prawdopodobne, że tryb multi będzie w 2021, co sugeruje, że będzie jeszcze rok później i to jest ciekawe. Też powiedzieli, że to jest jakby, teraz potwierdzili to oficjalnie, nie wiem, czy wcześniej też o tym mówili, że ten multiplayer Cyberpunka ma być jakby to jest ich osobny projekt, o którym tak kiedyś mówili, że mają jeść tam projektów AAA, to multiplayer jest jakby takim właśnie oddzielnym projektem, oddzielną grą. Więc to jest interesujące. To jest to, co zakładaliśmy, że to jest Wiedźmin nowy, że zaczęli go produkować, kiedy rozmawialiśmy o tym. Czyli, a nie, bo oni robią trzy w sumie gry AAA. Właśnie, nie, tak mi się wydaje. Zaczęli już nad... Bo nie pamiętam, właśnie mieliśmy ten temat wtedy, to chyba mieli pięć gier, nad którymi pracują. Z czego dwie AAA. Tak, tam był Gwint na pewno, były dwie AAA-ki i właśnie jedna z tych AAA-ek to był chyba Cyberpunk właśnie. Multi teraz właśnie wychodzi. Tych niezapowiedzianych. Bo mówili o niezapowiedzianych tytułach. Tak, nie? Nie więc wiem, skoro masz dwa niezapowiedziane... A to nie było tak, że to był jakiś raport dla inwestorów i tam były po prostu wymienione gry, jakby według ich rozmiaru, ale niekoniecznie po tytułach. Trzeba będzie wrócić i zobaczyć, ale wydaje mi się, że to by było na tyle, że jakby to oznacza, że jeszcze nie ogłosili, albo nie inaczej, że oficjalnie jeszcze nie pracują nad tym Wiedźminem. To oznacza, że dodatki do Cyberpunka w 2021, w 2022 multiplayer i dopiero w 2024 albo 2025 Wiedźmin. Akurat przejdę trójkę, to spoko. Ale też to jest ciekawe z tym multiplayerem, bo skoro to jest aż tak duży projekt, to co? No to nie będzie zwykły Team Deathmatch, nie? Czy to nie będzie... Nawet, GTA Online. Nawet podejrzewam, że to może być coś więcej niż GTA Online. To może być, nie wiem, takie... Destiny Cyberpunk. Bo to skoro robią z tego aż takie coś, taki dużą rzecz osobną, to no, będzie na pewno ciekawe, no, bo to nie będzie normalny Team Deathmatch. A to nie dziwne w ogóle będzie, że następny Wiedźmin wyjdzie 10 lat po poprzednim? Dekadę? O, teraz brzmi poważnie. Szczerze mówiąc, dekadę. Ja, ciężko to mi... nawet GTA nie wychodzi dekadę później. Ciężko mi przyjąć, że poprzedni Wiedźmin był 5 lat temu. No, jest przerażająca. Ja się czuję, jakby dopiero teraz wyszedł. No to faktycznie jak grasz. No wyszedł niedawno na Switcha, powiedzmy tak. Bardzo. Grasz na Switchu podłączonym do komputera. Wiedźmin 2 niby wydaje się taki nowy, ale z drugiej strony trudno sobie wyobrazić jakby
teraz branżę grową, w której nie istnieje Wiedźmin, bo on jednak jest takim głośnym tytułem, do którego się wszyscy odnoszą cały czas, jeżeli, szczególnie jeżeli chodzi o RPG. No tak. No tak, i czekamy możemy na wasze... tylko westchnąć tak. nad opóźnieniami. I cóż. Pytanie do was. Nie zapytam, czy się cieszycie, że takie duże gry ja to zostały. Nawet się cieszę, no bo będę mieć więcej czasu na inne gry, które też mi wiosną wychodzą, a są trochę mniejsze i łatwiej byłoby mi je zignorować, gdyby te większe wychodziły. Może tak powiem, nie? A teraz tak. Co wybierzecie na wiosnę? Wiosno, początek lata, ten Animal okres. Crossing. Czy to będzie Resident może? A może The Last of Us Part 2? Czy nie wiem, Banner, Final Fantasy 7 Lord. Remake? Banner, Lord. No, super. Jeśli wyjdzie. Hot. Banner, Lord. To może być, tak. Czekam na wasze komentarze, a my teraz przechodzimy do następnego tematu, który będzie związany z czymś, o czym już wspominaliśmy, czyli o Ubisoftie i jego grach. Okazuje się, że Ubisoft przyznał, że jego gry, czyli The Division 2, Breakpoint, to gry bardzo, bardzo podobne i w ogóle gry, które tworzy, czyli Assassiny i Watch Dogsy, to no może to nie są bezpośrednio takie same gry, ale pewne założenia, mechaniki i to, że to są zazwyczaj takie ogromne tytuły, naszpikowane różnymi, nie wiem, aktywnościami. No, jakby łączył je filozofia tak. tworzenia otwartych światów, tak, te gry wszystkie. Dokładnie. I Ubisoft przyznał, że to w ogóle miało wpływ na to, że po pierwsze Watch Dogs Legion zostało przełożone na jesień tego roku, a po drugie, że zaczyna zwalniać lub też restrukturyzować cały swój team taki nadzorczy. I nie wiem, czy poszukuje, czy po prostu kogoś awansuje i tak dalej, ale będzie zmieniał w tych studiach całkiem sporo rzeczy po to, żeby te gry były bardziej samodzielne, różne od siebie. I czy to dobrze? Tu chyba chodzi mniej o zwolnienia, właśnie bardziej o zamienianie ludzi miejscami, żeby tam może jakiś bardziej innowatorów przesuwają wyżej, którzy mieli wcześniej jakieś pomysły, które nie były akceptowane i coś tak, i tak dalej, i tak dalej. To jest teoretycznie bardzo fajna informacja jak dla mnie, bo no, grając w Breakpoint, które przyszedłem do samego końca, no jednak strasznie mam dosyć tej formuły Ubisoftu już, chociaż ona akurat w tym była najbardziej męcząca. Na przykład w Assassinie tym Origins nie znudziła mnie aż tak szybko, po prostu nie, historia mnie tak ale znudziła. Ale to głównie dlatego, że historia mnie wciągnęła i miałem co innego do grania, bo gameplayowo nie była taka straszna, nie? Zresztą otoczka była fajniejsza. Natomiast jeżeli faktycznie jakby zmienią trochę kierunek, na przykład, ja mam nadzieję, że to będzie oznaczało, że trochę zrezygnują z open worldów też, przynajmniej w niektórych markach swoich. Nie liczę na to. Na przykład w Intercellu. Bo skoro mówią coś takiego, to jednak no... trudno zrobić bardzo różne open worldy, nie? Jednak tak wydaje mi się, żeby nie miały tej samej struktury, no jednak bardzo dużo podobnych rzeczy musisz mieć w swoich open worldach, nie? Że musisz mieć te zadania poboczne, jakieś tam znajdźki, wypełniacze czasu, żebyś nie szedł tylko, jak nie chcesz oczywiście, żebyś nie szedł tylko linią główną fabuły, więc... Koniec końców to i tak będzie głównie to, że prawdopodobnie będą chcieli po prostu zmienić te wypełniacze, żeby gracz trochę inaczej się czuł, chodząc po tych samych otwartych niech światach. Niech też zmienią te levele sprzętu i tak dalej, bo przecież to zniszczyło Far Cry'a New Dawn dla wielu osób, nie? Więc po prostu oni czasem implementują do gier wszystkich te same rozwiązania, nie zastanawiając się jakby, czy one na pewno pasują do pewnych gier, bo najfajniejsze w Far Cry było to, że nawet na samym końcu gry mogłem zabijać jednym strzałem w głowę z pistoleciku, tak? Kogoś. A jeżeli wprowadzili, nie wiem, levele wrogów, że musisz władować komuś magazynek w głowę, żeby umarł, to trochę już zmienia zupełnie cały jakby charakter Far Cry'a. No, w New Dawn to musiałeś ładować 6 magazynków takich po 100 kul w głowę zwierzęciu, żeby je zabić, jeżeli jest tam 2 levele wyższe. No właśnie, więc to jest problem i miło, że to widzą, nie? Bo nieczęsto mamy tak, że się przyznaje taki wielki wydawca, że hej, słuchajcie. Czy to nie jest, właśnie to jest strasznie cyniczne i jakoś tak powiem ci, że jak ja to usłyszałem, to moja pierwsza myśl była, że to jest strasznie nie taka, nawet nie pod publiczkę, tylko taka okropna decyzja jakby, wyobraziłem sobie jakby proces, bo oni przez lata mieli to gdzieś, bo to są postanowienia ludzi pod krawatami tam na górze, nie? Przez lata mają to gdzieś, jak ich gry wyglądają, zbierają koszulki hajs za kopie wklejki, wszystko jest fajnie.
A potem dochodzi do tej katastrofy, wychodzi Breakpoint, ich akcje spadają na łeb na szyję, generalnie mówili, że Ubisoft jest w skraju upadku gdzieś tam na jesień, także koło jesieni byli już w takim zadupiu, że nagle zeszli, spojrzeli w dół i o, hej, to zmieńcie coś, żebyśmy mogli znowu zarabiać, to tyle. A teraz, i to jest koniec końców, to się kończy tak, że teraz wywalają ludzi po prostu z pracy, bo hej, że to wcześniej wam pozwalaliśmy to robić, nawet przytakiwaliśmy, bo przynosiliście nam kasę, a teraz to wy dostajecie po dupie, bo jakby już się nie sprzedaje to rozwiązanie, które nam się wcześniej podobało. No to jest mądre zarządzanie firmą, jak to niektórzy mówią, ale no wiesz, ale przełożyli wszystkie premiery, tak? No to jakby nie jest to też jakby bardzo cyniczne, no bo okej, widzą i zmieniają to, tak? Jakby bardzo chcieli, to by wydali te wszystkie tytuły i dopiero zaczęli w przyszłości zmieniać coś i w ogóle się do tego nie przyznawać, tak? Znaczy, wiesz, nie przesunęli tego, żeby wydać jakiś ciekawy artystycznie produkt, tylko przesunęli, żeby wydać produkt, który się lepiej sprzeda. To też jest... No ale też nie wiemy, jak te gry teraz będą wyglądać, tak? Znaczy na pewno nie zmienią się bardzo, nie? No nie oszukujmy się. No tak. Warlock Legion nie może zmienić bardzo. Musiałbyś to zacząć od początku robić tak naprawdę, żeby to zupełnie... Flashbacki z Anthema? No właśnie. Ale właśnie mi też brakuje trochę w tym Ubisoftcie, bo był taki okres, że oni robili takie mniejsze gierki, nie? Robili Child of Light na przykład. Valiant Hearts. Valiant Hearts właśnie zrobili, przecież Mario i Kurliki. Bardzo fajna gierka przecież na Switcha. Chyba jedna z najlepszych gier Ubisoftu w ogóle ostatnich lat. Taka inna była, nie? W końcu. To był zresztą ten sam okres, kiedy Origins wyszło. No właśnie, który też jako jedna taka gra... To był 2014 rok, 6 lat temu. Nieważne. Ale chodzi o to, że właśnie mi tego trochę brakuje, że może też niech zaczną robić takie poboczne rzeczy, dla też cynicznego odbudowania swojej tam wizerunku, także robimy też coś ambitniejszego. Dawno nie robili nic na Switcha, niech zrobią właśnie na Switch jakąś kolejną grę. No i zobaczymy. Ta jesień będzie bardzo ciekawa. Właśnie po części przez te opóźnienia, a po części przez Ubisoft, bo no mówię, War Dogs Legion, nie spodziewam się, że to będzie jakoś zupełnie inaczej wyglądało. Chociaż, no bo co, ty grałeś na Gamescomie, tak? Tak. I czy można by twoim zdaniem coś zmienić w tej grze, tak żeby jakoś nie była takim kolejnym, wiesz, Watch Dogsem, Watch Assassinem? No ja w ogóle nie wiem, czy to jest dobry pomysł, na przykład tworzenie gry, w której naprawdę wcielamy się w tysiąc różnych jednostek, przez to znowu to będzie rozlazłe takie, nie? Nie skupisz się na historii jakiejś, bo to, czego brakuje jakby tym grom Ubisoftu, to porywająca historia. Okej, może być duży świat, jakieś pierdolety do robienia, ale potrzebny jest silny charakter, do którego się przywiążesz i będziesz chciał poznać super fabułę. Nawet Ubisoft nie napisał dobrej historii od 2019 roku. No dobrze, no to jest ich problem, tak? Ale na przykład robienie gry, która jeszcze bardziej odchodzi od tego, czyli masz historię starej babci, która będzie przez godzinę, następnie przez godzinę kolejnej postaci i ciągle, i ciągle, i ciągle. Nie wiem, czy to jest takie złe, bo na przykład w grach Ubisoft, tych, które mi się podoba, w ostatnich latach najbardziej mnie wkurzała fabuła zazwyczaj. Taki Far Cry, chociażby, jeżeli chodzi czwórka, piątka, tam powiedzmy... Bo to też było rozlazłe. Rozgrywka jest okej, ale potem masz te cutscenki okropne z beznadziejnymi dialogami. Nawet właśnie cutscenki były tragiczne, spoko. Tragiczne postaci, nieciekawe i tak dalej. Cutscenki przymusowe, więc jeszcze nie mogłeś ich pomijać, dopiero teraz wprowadzili tą możliwość w swoich grach, więc... No, ale... Ja jak najbardziej przyjmuję z otwartymi ramionami możliwość grania w grę, gdzie ta historia jest w ogóle nieważna, poboczna. Ale historia też jest w Legionie, nie masz też kascenki, masz jakby główną fabułę, która jest? Nie będzie tego chyba tak dużo, jeżeli to jest tak rozbite. No właśnie to jest, może to też ich przerosło w sumie, zaimplementowanie tego takie poprawne w 100% i dlatego też opóźnili premierę. No bo nie, też nie było jasne, co oni tak naprawdę obiecywali, bo to w niektórych wypowiedziach mieliśmy, możesz być każdym. No tak, możesz być każdym. Ale potem tak gdzieś, no dobra, ale jednak jak grasz fabułę, to jesteś tylko tymi konkretnymi. Bo... I też trudno mi na przykład powiedzieć, tak, bo ja grałem, ale było pokazane, że grałem jedną postacią, która miała zrobić to, co w każdym innym Watch Dogsu, tak? No bo tak to działa, nie? Schakuj coś, weź gościa zabierz, albo zabierz jakąś kartę i wyjdź, koniec dema, tak? Masz inne zdolności specjalne, które ci pozwalają inaczej trochę grać, nie? Bo na przykład hakerem łatwiej ci będzie schakować, masz tam lepszego drona, na przykład enfoncerem możesz wbić, masz umiejętność, która tam ci daje boost do zdrowia i obrażeń, nie możesz na Rambo bardziej zagrać. Ale nadal to jest właśnie takie Ubisoftowe, że nie chcesz nawet słuchać tych dialogów, nie chcesz robić tych pobocznych rzeczy. W ogóle zaczynasz grać i tak mech.
No to optymistycznie. Tak, optymistycznie. Blue Monday. Pozytywne może być to, że Ubisoft właśnie przyjął z powrotem na swoje łono. Na klatę no może też. Być. Nie pamiętam, której części, ale jakiegoś głównego producenta starego Splinter Cella, który odszedł z Ubisoftu ileś tam lat temu. Czyli mamy nadzieję, że wyjdzie Splinter Cell liniowy, rok czwarty. Liniowy Splinter Cell, tak. Mamy nadzieję cały czas, że wyjdzie. A bo go tylko zatrudnili, że powiedzą, że pracują starzy twórcy Splinter Cella, a gra jest tylko gotowa, więc tylko podpiszą, tak. No zobaczymy. W kredytach. Czekamy na wasze komentarze. Jak byście chcieli, żeby gry Ubisoftu się zmieniły? Co, jeśli na przykład nie gracie, to co musiałoby się w nich pojawić, żebyście znowu się skusili na odpalenie gry francuskiego producenta? A my teraz przechodzimy do ostatniego tematu. Ja wiem, że praktycznie co tydzień o tym rozmawiamy. Tydzień temu nie było. Na pewno. A może? Chyba było. Ups. Tak, było. Było o no, 3 trudno, i trudno. Tak dalej. No po prostu PlayStation 5, ale teraz na zdjęciach. Protestuję. Do sieci trafiły finalne, tak znaczy, powiedzmy, rzekomo. W nawiasie tak trochę, finalne szkice PlayStation 5, jak i zdjęcie, które wygląda, no... Jak dla mnie bardzo wiarygodnie, tak? Mogą się oczywiście pojawić głosy, że no to może być jakiś fake, ale jednak chyba tutaj za dużo pracy zostało włożone. W dobie drukarek 3D. No ja wiem, ale nawet... No drukarki 3D mogą coś takiego wydrukować, ale w takiej jakości, nawet patrząc na to niewyraźne zdjęcie, no to wydaje mi się, że i tak by było trudno. Nie doceniasz, ile ludzie potrafią włożyć w bezsensowne pierdoły siły i chęci. Tak? Ale pomijając, czy to prawda, czy nie, jeżeli tak to będzie wyglądać, to no, wygląd, mi nigdy nie obchodzi wygląd konsoli, więc nie wiem. No jest brzydka, jest brzydka. Wygląda jak czwórka, tylko taka przekrzywiona. No taka, jak ktoś kopnął PlayStation 4 i tak się trochę rozjechało. W sensie, góra wygląda tak samo, tak? Tylko jest bardziej... Jak to jest? Rąb, tak? Tak. Tak, przekrzywiony kwadrat to rąb, tak. Dobrze. Tak, dobrze. Jest tu główka pracuje. Wygląda jak rąb. Tak, czyli mamy jakby tak dwie warstwy, tak? Jakbyście tak. Położyli sobie dwie cegły, jedną trochę przesunęli, tak? Dwie takie chodnikowe, takie kwadratowe te. Zresztą możecie sobie zobaczyć. Fajnie, właśnie, wpiszcie sobie PS5, finalny wygląd. I tutaj mi się podoba to, że te przyciski są na płaskiej powierzchni, tej takiej osobnej, bo w czwórce mnie to czasem wkurza, że na przykład... Nie możesz wytrzeć skórzu, bo się samo włączy, tak, włącza, bo jest wyleci na boku. Płyta i w ogóle wszystko prawda. Się zrobi. Chociaż nie, w tych slimach to też tak jest nadal? Nie wiem, tak, bo ja tak mam samo dwie jest, pierwsze tak samo wersje. Jest w każdym. Chyba w Pro jest tylko inaczej zrobiony. Chociaż tam też jest taki sam ukośny. Pro też jest tak samo. Taki... No. Więc to było zawsze irytujące troszkę, więc to jakby jest zmiana na plus. No i co? No to czekamy teraz. Chociaż teraz to w ogóle bez sensu kupować, jak Horizon wyjdzie na PC, ta Death Stranding wyjdzie. Wszystko wyjdzie na PC, więc to w sumie możesz... I to, można... Tak z innej beczki. Zaorać. Ale w ogóle ten wygląd tak jakby trochę to jest jak X, tak? Mamy temat w sumie ciekawszy niż to. No to właśnie. Horizon. Tak. To jest, i to o tym teraz porozmawiamy, a nie znowu nie, o tym. Nie, jeszcze chciałem wspomnieć o prawo tego projektu, że tu widać faktycznie, że tam jest więcej w środku bebechów, które potrzebują więcej wentylacji no miejsca. Widać, że z kilku stron będą wentylatory. Ale to było do przewidzenia, nie? Że to musi mieć gdzieś jakby powietrze gdzieś zaszaleć. Dla mnie jest po prostu to za mało inne, odmienne i innowacyjne. Zawsze jakby... No wiesz, a PS3 jak miałeś, to no, finalne Slim też nie było aż no tak różne. No Slim, no ale to Slim, ale pierwsza wersja, tak? Pierwsza wersja PlayStation 3 diametralnie różni się od pierwszej wersji PlayStation 4, czy PlayStation 2, czy nawet PlayStation 1. To były zupełnie inne projekty. To i tak koniec końców będzie pudło, które będzie leżało u ciebie w pokoju i na nim jeszcze będziesz kładł inne rzeczy może. No dobra, no ale płacę kilka tysięcy, no to mogę jakby wymagać, żeby chociaż było estetycznie. Ja tylko fajne. Wymagam, żeby dali inny kolor też na premierę jedno dodatkowy. No nie dadzą. Arctic White chcę, poproszę Sony. Nie dadzą. Ale a propos Sony właśnie. Nasz ulubiony portal Kotaku i nasz ulubiony Jason Schreier podzielił się informacją, że podobno Horizon Zero Dawn trafi na peceta. Jeszcze w tym roku. Prawdopodobnie. Więc to jest bardzo ciekawa informacja. Bo wiemy, że Death Stranding trafi na PC, ale to jakby od początku było wiadomo, mimo że to ucichło na długi czas, te informacje o pecetowej premierze Death Stranding,
to mało kto pamiętał, że zapowiedzieli to. Było to w dokumentach tam oficjalnych na PlayStation blogu, zaraz po zapowiedzi Stranding. A na przy pierwszych zapowiedziach było, że first on PlayStation, czy coś w tym. To też, ale było też normalnie, inne. Było FAQ, tak. Że będzie na PC-cie też kiedyś. I to było jakby zrozumiałe dla mnie, no bo to jest, jakby to nie jest first party chyba studio nawet. Nie jestem pewien, Kojima Productions, Sony. Więc to było do przewidzenia, ale to też gra, która działa na silniku właśnie Guerrilla Games, czy na silniku, którym Horizon też powstał i teraz się okazuje, że Horizon też zmierza na peceta. I co to oznacza? Bo to by była pierwsza gra taka na wyłączność Sony, która będzie na pececie. Co jest, no, powiem wam. A przypominam, że dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Naughty Dog nowe ogłoszenie o PC zamieściło, w którym prosi o kogoś, kto zna się na obsłudze DirectX'a 12 oraz Nvidia cuda, tak. Jakiejś technologii. A ktoś tam napisał w komentarzach, co? Pamiętam, że niby to każdy ma, ale to dlaczego by wyszczególniali, bo w ofercie pracy to akurat... Tak, bo tego normalnie nie ma w ofertach, chociaż warto zaznaczyć, że jakby przed premierą chyba The Last of Us pierwszego, albo jakoś przed premierą PS4 również ogłoszenie wrzucili, że potrzebują kogoś, kto DirectX 11 zna i tak dalej, więc to nie musi nic znaczyć, ale może coś znaczyć na przyszłość ewentualnie. Ja was trochę odstudzę, no te konsole będą wsteczne, ale... kompatybilne, więc jakby... Ale to ty mówisz, no DirectX to jest technologia nie związana w ogóle z ale poza tym tak, spójrzmy na sam fakt Horizona, bo tam nie mówmy jeszcze do Last of Us 2, bo to faktycznie może nie. No nie, bo myślę, że Sony jednak zostawi sobie parę takich super prestiżowych tytułów, tak? God of War pewnie nie wyjdzie na peceta, czy właśnie, nie wiem, jak Spidermana może wydadzą, coś nie wyjdzie. Natomiast to jest całkiem rozsądne, wydawać te gry właśnie rok, na przykład po premierze na konsoli. Może Bloodborne? Fajnie by było zagrać w 60 klatkach w Bloodborne, tak? Zamiast 21, ale chodzi mi o to, że to jest taka fajna taktyka zachęcania trochę graczy do kupna konsoli. Bo nie wszyscy gracze są cierpliwi pecetowi. Tak sobie mówimy, że poczekam rok, kupię na peceta, ale wziąłem Death Stranding, zagrałem na PS4, nie? Mimo, że mogłem poczekać na wersję pecetową jak człowiek, ale tego nie zrobiłem. Więc wydaje mi się, że to może przekonać, jeżeli sobie będzie taki Jasio i sobie zagra w Horizona na pececie, tak? I mu się bardzo spodoba. I to... tu za miesiąc wychodzi Horizon Zero Dawn 2, to może jednak kupię PS5. Po co mam czekać półtora roku, aż wyjdzie na peceta? Więc to jest całkiem sprytne. I nie widzę tu powodu do hejtu, bo tam niektórzy rzeczywiście, szczególnie na Twitterze, tam były zdjęcia, że wrzucali opakowania po Horizonie do kibla i w ogóle, że Sony się skończyło. Bo to ogólnie był świetny timing, z tego względu, że to było parę dni, to było ogłoszone, znaczy to jeszcze nie jest ogłoszone, ale to wyciekło, jakby pojawiło się parę dni po tym, jak dowiedzieliśmy się o tym, że Xbox ma nie mieć takich ekskluzywów tylko na Series X przez tam jakiś okres czasu. I wszyscy tak, Sony będzie miało tylko ekskluzywy teraz, nie to co, wy tam wieśniaki z Microsoftu, dzień później, no. Horizon bomb. To proszę, Switch zostanie jedyną konsolą z ekskluzywami prawdziwymi. Wszyscy fanboye Sony będą musieli kupić Switcha teraz. Ale to też następny krok w tym takim jakby, bo PC to się inaczej traktuje jednak też, bo PC to jest to środowisko oddzielne, ale jakby nie bierze udziału. Jak się spojrzy na procent sprzedaży na przykład multiplatformowych gier, to przecież PC zawsze jest może, nie wiem, kilka procent zaledwie jest zazwyczaj chyba sprzedaży, prawda? Różnie tam bywa, bo to zależy od gry. Są gry, gdzie dominuje nad konsolami. Ale w grach AAA dominuje? Tak, są pojedyncze. No właśnie, tego raczej typu. To wyjątkowo. Były właściwie, bo na przykład Metro już takie nie jest. właśnie ze względu na Epic Game Store, co ciekawe. Mm-hmm. Ale myślę, że to jest, bo to dobrze powiedziałeś, że to jest raz, że można sprzedać konsolę, a dwa, że z drugiej strony to nie jest takie środowisko, które jest uznawane przez producentów konsoli jako zagrożenie, to nie jest konkurencja. No właśnie, więc co im szkodzi, no na takiej zasadzie po prostu. I bardzo fajnie. No jeżeli to jest first party, to i tak kasa leci do Sony. No bo czasem jest tak, że jakby nie gramy, ja na przykład nie w każdy ekskluzyw na PS4 grałem od razu jak wychodził, na przykład w Horizon zagrałem rok po premierze. Więc teraz, jak będą takie sytuacje, to sobie będę też grał rok po premierze, ale już na PC-cie na przykład, bo będzie mi wygodniej, czy będzie na przykład lepiej trochę działało. Więc jak najbardziej się cieszę, jeżeli faktycznie tak będzie. No trochę, wiesz, jak już mój PC za czasów PS5 może nie będzie już taki high super endowy, zobaczymy. Zobaczymy. Jak to będzie działało. Miejmy nadzieję. A wiecie, że PlayStation zmieniło swoje hasło, slogan na Twitterze? It's time to play. Już nie jest for the players, już nie. Xbox teraz jest for the players. Teraz jest czas na granie.
tak? Więc może to się jakoś w jakiś sposób łączy, nie? Time to play. Szukam tu piątki, ale nie da się. No to tak, to ma sens, bo For the Players było z czwórką, nie? To jakby to było raczej oczywiste, że nie zachowają tego, bo to było do PS4. A tu mogli coś, nie wiem. A co ciekawe, w ogóle to hasło pojawiało się przy tym wycieku PlayStation 5 na tym super forum 4chan. Więc mówię wam, że to jest legit. Mówię wam, że to niestety jest legit, a 5 lutego, kiedy będzie prezentacja, przynajmniej tak plotki mówią na tym jakimś spotkanku, to zobaczymy. Wiecie, pewnie. Przecieki mają to do siebie, że zazwyczaj nie można im ufać, kiedy się pojawią, ale kiedy już parę rzeczy zaczyna się potwierdzać, wtedy warto wrócić i sobie sprawdzić, gdzie się pojawiały elementy, które. No to tam mamy między innymi, że będzie właśnie Horizon Zero Dawn 2 podobno na premierę. Tak, cena $500 w konsoli, Gran Turismo 7. MLB The Show 2021, wow. Demon's Soul Remastered. No. Godfall, no to wiadomo było. To są wszystko rzeczy, które można uwierzyć. Legends od Santa Monica, co to miało być? Legend. Nawet nie wiem. Chyba, że. Aha. Podobno to jest oczywiście... to jest jakaś animacja w ogóle. Anime. Wygląda jak Kapitan Tsubasa, który został dziś zapowiedziany a propos. Horizon Zero FIFA, Dawn posuń się. 2, Marvel Spider-Man 2, nowa gra science fiction od Naughty Dog, nowa gra od... Tak, Naughty Dog robi grę science fiction i jeszcze zanim zaczęli, nie pamiętam, że to było przed premierą czwórki, opublikowali concept art, taki właśnie z jakimś typkiem w kosmosie. Czyli to jest taka, która na PC-ty pójdzie? Może. Tak, na pewno. Final Fantasy 16, nowy Resident Evil, no i nowa gra od London Studios, czyli pewnie Drive Club 2. Albo jakiś VR. Nie, no pewnie. No zobaczymy. VR. Tym bardziej, że plotki. PlayStation VR 2 na start PlayStation 5 też ma. Ale nam się rozszerzył ten temat, wow. Tak. No fajnie. Grube PlayStation 5. No zobaczymy. O tych plotkach, czy to wszystko była prawda, wszystko to czy ogramy też na Gamescomie w tym roku. Tak, i zobaczymy. A teraz przechodzimy już do ostatniego segmentu, czyli pytania spod poprzedniego odcinka, a tam zadaliśmy taką kwestię, jakie podejście do nowej generacji bardziej wam pasuje, Microsoftu czy Sony? Niech zgadnę, jaka odpowiedź będzie dominująca. Sony, oczywiście. No, chodzi o to, co już wspominaliśmy, że tam Microsoft przez 2 lata jakby ekskluzywy będą w rodzinie Xboxa, nie na konkretną najnowszą konsolę next-genową, a Sony będzie miało swoje ekskluzywy tylko na PlayStation 5, oleje PlayStation 4 i w ogóle. Ale... No czego? No bo na PC-ta też będą po roku, nie? Ale to jest stara gra, tak? Ona wyszła ale wiesz, dawno to może świadczyć, że te nowe też będą po roku wychodzić na PC. Albo będą wychodzić po 4 latach, jak Horizon Zero Dawn. Tak więc Łukasz Bykowski. Oczywiście, że podejście Sony, czyli bardziej klasyczne i tradycyjne, jak właśnie nazwy kolejnych konsol. No wiadomo, że do PlayStation 8 dojdziemy. Intuicyjny system czy podejście do graczy. Niech nie idą w żadne abonamenty, bo później przez takie Game Passy po 4 zł rynek gier coraz bardziej robi się zepsuty i później płacz, że gry drożeją coraz bardziej. Ale kto płacze? Na razie tego nie zauważamy. No, Microsoft jest bardzo zadowolony. Ja też często widzę na Twitterze. Wszyscy są zadowoleni. Deweloperów indie, którzy też mówią, że Game Pass nie jest taki zły, jak ludzie o nim myślą na przykład, że to się wszystkim opłaca na razie przynajmniej, więc... Tworzenie wysokobudżetowych gier dla jednego gracza to również to, co Sony powinno kontynuować. Dodatkowo to, że od zawsze rozwijają ciekawe technologie i mam nadzieję, że na funkcjach z DualShocka 4 oraz samym PlayStation VR nie spoczną. Mogliby tylko naprawdę w końcu wycisnąć wszystko z konsoli i zrobić potwora z potężnymi podzespołami, co akurat udało się Microsoftowi z Xbox One X. No. Później się im udało. Rozsądnie. Absyrtos Medea. Podejście Sony i S jako znak dolara przez wzgląd na wyznanie kultu i ich kawałka plastiku. Poza tym Xbox od 2016 roku nie ma już X-ów. Przepraszam, musiałem. Czy to prawda, że Cyberpunk 2077 został opóźniony, żeby Mateusz Zdanowicz nie musiał speedrunować nowego starego Final Fantasy? To możliwe. Tak, to prawda. Napisałem do CDP. Lobbowałem, tak. I powiedzieli spoko, to niech Zdenio przejdzie, to fajne. Fantazy to wydamy akurat do września. A i jeszcze nie daj się oszukać, Cyberpunk dopiero marzec 2021, a nie jakiś wrzesień 2020. Wszystko jest możliwe, nie mówimy nie. Mateusz Gardiasz. Microsoft już w tamtym roku zapowiedział, że im zależy na sprzedaży usług, czyli też gier na dużą skalę, więc podejście typu sprzedaż na Xbox One, Series, PC mnie nie dziwi. Nie wiem, czy podobnie nie było przy premierze One i jakieś kilkanaście produkcji ogółem nie trafiło też na 360 One. Tak było i to się często pojawia właśnie, jak był ten temat, że o, patrzcie, jak wyglądał
Shadow of War, jak wydali też na 360, ale to były osobne gry. Robili, no tak. Robili w sensie osobne wersje gier na inne platformy, a tu będzie jedna gra, która ci zadziała na różnych konsolach, tak jak na różnych PC-tach działa ci jedna ta sama gra. Więc to nie będzie prawdopodobnie to jedna płyta, tak? Włożycie no właśnie, to i to. O to mi chodzi, nie? To nie będzie to samo co wtedy. Sony przyszedł do przodu jako swoisty pewniak. Nie ma co ukrywać, gdy mówisz konsola, to mówisz PlayStation, więc wydawanie od razu na nową generację, by przyciągnąć klienta, jest słuszne. Zresztą 5 milionów polubień pod logiem PS5 samo się nie wzięło. No nie. No nie wiem, czy to jest jakiś taki wyznacznik. Ale jak w USA powiesz konsola, to oni tam myślą Xbox. Właśnie. Foxinus, tak. Napisał przepychanki o to, kto był, kto lepszy. Były, są i zawsze będą, zwłaszcza przy tak wyrównanej konkurencji. No teraz jest wyrównana, to prawda. Na początku nie była. Jednak moim zdaniem patrzenie na to przez pryzmat co lepsze nie ma większego sensu. Wygląda na to, że będą to zupełnie dwie odmienne usługi, które trafią do innego grona odbiorców i bardzo dobrze. Nikt przecież nie kłóci się, czy lepsze KFC, czy Astoria. No tak. Mimo, że obydwa miejsca oferują jedzenie. Więcej powodów do zmartwień mają twórcy gier, którzy będą musieli obniżyć możliwości swoich produkcji, by dały radę na starszych wersjach X-a. I tu też się na chwilę zatrzymam, bo jakby znowu PC-ta przywołam, nie? Czy twórcy ograniczają, nie wiem, Star Citizena, żeby zadziałał mi w 20 klatkach, jak mam słaby komp jakiś sprzed 5 lat? No nie, po prostu gorzej mi działa trochę i brzydziej wygląda, ale na high-endowym PC-cie wygląda fenomenalnie. Więc jakby to dla mnie nie jest aż takie oczywiste, że będą twórcy strasznie ograniczać te gry. Wątpię, by różnica opierała się jedynie na przełączaniu guziczka z 1080 na 4K, bo wiele feature'ów, które mogłyby zawitać na nadchodzącej pewnie platformie to miało być, nie pociągną nas na starszej. Patrz na przykład Dragon Age Inquisition, tam narzekali ostro na to, jak dużo musieli obciąć, bo było na dwie generacje, na przykład ilość przeciwników na ekranie. Nam to różnicy nie robi, każdy wybierze, co mu bardziej pasuje, sam pewnie wybiorę to, co zaoferuje więcej pasujących do mnie gier, ale najbardziej przewalone mają deweloperzy. No to prawda, teraz muszę się starać w końcu. Szafa grająca. Bardziej mi się podoba podejście Microsoftu, dlatego kupię PlayStation 5. Co prawda Sony powoli się otwiera, oferując pewne swoje eksy na PC, gry Quantic Dream, Death Stranding, są też plotki o nowym Horizon Zero Dawn. Ale wciąż jest większa szansa, że nie ogram większości ich eksów nigdzie indziej, a tymczasem Microsoft z wydawnictwem gier na PC, a w przyszłości integracja Game Passa z xCloud jasno daje mi do zrozumienia, że niepotrzebna jest konsola, a liczą się gry. Jeśli za kilka lat będę mógł płacić te 60 zł miesięcznie za Game Passa razem z xCloud i grać w gry wyglądające tak samo jak na Series X, to mi to pasuje. PS, mój cloud gamingowy optymizm nie jest bezpodstawny. Ogrywam w tym momencie Assassin's Creed Odyssey przez GeForce Now i po ponad 20 godzinach grania jestem przekonany, że streaming wejdzie kiedyś do mainstreamu. No proszę. Czyli wygląda da jednak to dobrze, podobno. Da się. No zresztą słyszałem, że jeśli chodzi o streaming, to jak na razie i tak GeForce Now wygrywa pod każdym względem i to ze Stadio i tymi wszystkimi innymi. A pamiętacie Stadię? Tak, w tym roku chcą mieć 10 ekskluzywów w tym roku i 120 gier w ogóle na Stadii. Więc wow. Wiecie, że to wyszło w zeszłym roku? W zeszłym? To trochę jak UJA Stadia, podobna sytuacja. I mamy jeszcze ostatni komentarz MK. Wychodzi na to, że Microsoftowi nie będzie się za bardzo zależało w ściganiu się na liczby sprzedanych urządzeń. Swoją drogą ciekawe, do której generacji będzie przypisane Xbox One X w rankingach sprzedaży konsol, bo to może trochę zaburzyć ocenę pozycji Microsoftu. Może pora już zakończyć podział konsol na generacje. Nigdy nie było chyba podziału w rankingach sprzedaży na generacje, tylko na konkretne konsole jakby, nie? Sprzedało się tyle PS4... Miałeś podział na generację, ta była 8, tak? Chyba. Tak, chodzi mi o to, że jakby w rankingach sprzedaży nikt nie mówi, że tyle sprzedało się konsol naszej Właśnie nie o co tutaj. To samo przez się jakby było oczywiste, bo była tylko jedna konsola w danej generacji. Teraz to się trochę zmieni, to będą po prostu mówić, ile się sprzedało Xbox One X, a ile się sprzedało. Zresztą jest teraz na Wikipedii i widzę, że to jest sumowane. Tak ładnie, pięknie, że no na ale przykład... chodzi mi o to, że nie będzie sumowany X z tym nowym pewnie, Series X, nie? Bo tak, właśnie chociaż mówię, że Xbox One to jest One, One S i One X i PlayStation 4 to PlayStation 4 Slim i PlayStation 4 Pro, Microsoft, też są 4 Microsoft konsole. Może ogólnie mówić, jeżeli się sprzedało 3. Po prostu konsol Xbox, tak, z rodziny Xbox i też będą ładnie wyglądać te cyferki, bo jak to mówiłem, jeszcze bardziej będą wyglądać. Tak, bo jak mówiłem w poprzednim tygodniu, na bank sprzedadzą bardzo dużo tych Xbox One X w tym roku, jesienią, no. No, co będzie dzisiejszym tematem odcinka? Dzisiejszym tematem odcinka? Czy Sony rezygnuje z ekskluzywów?
popieracie? Jesteście przeciwni? Nie, no trochę to jest, już odpowiedzieliście na to pytanie. No, trochę ten sam teraz... właściwie. Właśnie, więc Ubisoft, co, jak uważacie? Po pierwsze, w którą stronę? Czy nie znudziły wam się jeszcze gry Ubisoftu? A jeżeli wam się znudziły, to dlaczego i która konkretnie przechyliła czarę goryczy? Jak się powinien zmienić Ubisoft, żeby zacząć robić bardziej różnorodne gry? A to był 380 odcinek GNM Plus i razem z wami byli Mateusz Zdanowicz, Paweł Stachyra i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.